W tym filmie udowodnimy sobie wzór na pochodno funkcji złożonej. Czasami metodę różniczkowania funkcji złożonej określa się mianem reguły łańcuchowej. To jest inna nazwa, którą też możesz czasami spotkać, ale ona oznacza dokładnie to samo. To jest dokładnie ten sam wzór. No to jak zawsze, jak dowodzimy jakieś twierdzenie, to twierdzenie ma jakieś swoje założenia. No to tutaj naszym założeniem będzie, że mamy dwie funkcje u i y których złożenie będziemy różniczkować i założymy, że obie te funkcje są różniczkowalne. To nam będzie tutaj niezbędne, że te funkcje są różniczkowalne, czyli że będziemy mogli obliczyć ich pochodne. No i nasza teza to jest ten znany nam wzór na pochodną funkcji złożonej, że jak chcę obliczyć teraz pochodną złożenia. Powiedzmy, że takiego złożenia, że y od u od x. Czyli najpierw na argument działa funkcja u, a następnie na wynik działania funkcji u działa funkcja y. I chcę obliczyć pochodną takiego złożenia. To to będzie równe, tyle mówi nam wzór na pochodną funkcji złożonej, że to jest pochodna y funkcji y po jej argumencie, czyli po u, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli du po dx. Tyle mówi nam wzór, który sobie teraz udowodnimy. Tutaj będzie teraz dowód tego wzoru. Ten dowód jest bardzo prosty. Jak chcę obliczyć pochodną dy po dx, to jest to co mnie interesuje, wynik złożenia tych dwóch funkcji dy po dx, to chcę obliczyć. No to liczę to jako granicę ilorazu różnicowego, czyli granicę przy delta x dążącym do zera z delta y przez delta x, czyli przyrost wartości funkcji przez przyrost argumentów wtedy, kiedy przyrost tych argumentów dąży do zera. To jest definicja pochodnej, czyli granica ilorazu różnicowego No dobrze i teraz tutaj trochę się tym pobawimy Napiszę sobie że to jest granica przy delta x dążącym do zera i tutaj rozszerzę ten ułamek pomnożę licznik i mianownik przez delta u czyli zamiast tego wyrażenia tutaj wpiszę sobie coś takiego Napiszę tutaj delta y podzielone przez delta u razy delta u podzielone przez Delta x. No i to jest dokładnie to samo, dlatego że tutaj to u jak się skróci, no to będę miał delta y przez delta x, jak delta u się skróci. Czyli dokładnie to wyrażenie tutaj po lewej. No ale ja właśnie tutaj pomnożyłem i podzieliłem licznik i mianownik przez to samo, rozszerzyłem ten ułamek, żeby teraz tutaj dojść do iloczynu tych pochodnych. No właśnie, jak ja do tego dojdę? No teraz wiemy, że jeżeli mamy granicę iloczynu. No to możemy, możemy wtedy napisać że to jest iloczyn granic, o ile obie te granice istnieją. Więc teraz tak to zrobimy. Napiszemy, że to się równa granica przy delta x dążącym do zera, jeżeli ta granica istnieje, granica tego, no to mogę napisać delta y przez delta u, przez delta u. Razy ta druga granica, granica tego drugiego ilorazu. Granica przy delta x dążącym do zera z tego drugiego ilorazu, o z tego, czyli delta u przez delta x. Tutaj piszę nawiasy, żeby było jasne, że liczymy te granice oddzielnie. Więc o ile obie te granice istnieją, to granica iloczynu jest równa iloczynowi granic. No teraz popatrzmy, co to są za granice tutaj. Ta granica tutaj po prawej stronie to jest granica takiego ilorazu różnicowego. Granica przy delta x dążącym do zera z delta u przez delta x. No to to jest po prostu definicja pochodnej funkcji u. To jest po prostu du po dx. To jest nic innego jak pochodna du po x wprost, to jest definicja tej pochodnej. Natomiast co to jest ten pierwszy czynnik? To nie jest takie od razu oczywiste, dlatego że tutaj również mamy iloraz różnicowy delta y przez delta u ale przy delta x dążącym do zera. Gdybyśmy chcieli napisać, że to jest pochodna y po u, to potrzebowalibyśmy tej granicy przy delta u dążącym do zera, żeby skorzystać z definicji pochodnej. No ale tutaj z pomocą przyjdzie nam odwołanie do poprzednich filmów, gdzie ja dowodziłem pewnych własności. W szczególności tutaj zakładamy, że funkcja u jest różniczkowalna. A w jednym z poprzednich filmów udowodniłem, że kiedy funkcja jest w jakimś punkcie różniczkowalna, to jest również w tym punkcie ciągła. Z kolei dla funkcji ciągłych mamy taką własność udowodnioną w poprzednim filmie, że jeżeli przyrost argumentów delta x dąży do zera, to przyrost wartości funkcji delta u również musi dążyć do zera. To było dowodzone w poprzednim filmie i teraz możemy z tego skorzystać właśnie tutaj, w tym miejscu, bo skoro wiemy, że delta x dąży do zera, to z ciągłości funkcji u, a funkcja u jest ciąga, ponieważ jest różniczkowalna, to jest nasze założenie, wynika. Że delta U musi dążyć do zera. Czyli tutaj mamy zagwarantowane, że delta U dąży do zera. Czyli mogę, mogę równie dobrze napisać, że to jest granica Przy, i zamiast delta X mogę napisać delta U dążącym do zera, bo jeżeli delta X dąży do zera, to delta U też dąży do zera. Z delta Y przez delta U. No i to pomnożone przez, to już wiemy, granicę DU po DX. Czyli tutaj nam się otworzyła definicja pochodnej funkcji y po u, czyli tutaj mamy po prostu dy po du, pomnożone przez du po dx, czyli odtworzył nam się ten wzór, który mieliśmy udowodnić. o ten. Widać, że ten dowód jest bardzo prosty z punktu widzenia algebraicznego. To są bardzo proste przekształcenia, tylko trzeba. Skorzystać z własności funkcji różniczkowalnych, funkcji ciągłych, żeby tutaj zaargumentować, że to rzeczywiście jest pochodna dy po du.